Hej, cześć, dzień dobry. Dzisiaj zabieram Was na prawosławną część cmentarza w Hrubieszowie, na którym zachowały się nieliczne nagrobki tego wyspy. Tu spoczywają prochy Justyny Szaszkiewicz, zmarłej w 1903 roku. Kobieta była żoną diakona. W jej akcie zgonu czytamy. Działo się w mieście Hrubieszowie 24 lipca 1903 roku o 4 po południu. Stawił się Fiodor Andrzejewicz Bobrowicz, lat 46 i Iwan Fiodorowicz Boniewski. Lat 65. Obaj mieszczanie mieszkający w mieście Hrubieszowie oświadczyli nam, że 22 lipca umarła żona diakona Justyna i Nina Szaszkiewicz, urodzona Markowicz, 65 lat. Córka Ili i Marii Kulczyńskiej, małżonków Marii, zawiła owdowiałego męża Antoniego Iwanowicza Szaszkowa. Akt został podpisany przez świadków i księdza, który go sporządził. Dalej nagrobek księdza Józefa Anufrowicza Puszki Baczyńskiego. Zmarłego 24 grudnia 1911 roku w wieku 73 lat. Możemy zauważyć charakterystyczny dla księży nagrobek w kształcie ambony, a na niej położonej świętej. W cmentarzu spoczęła też Maria Diaczuk, żona wachmistrza 7 ułańskiego pułku Oliwiopolskiego, przeżyła 34 lata. Kolejny nagrobek należy do Piotra Onufrowicza Kozłowskiego, byłego proboszcza parafii Wakijów. Urodził się 6 grudnia 1836 roku. Zmarł 20 listopada 1910. Księdzem był przez 46 lat. W jego akcie zgonu czytamy. Działo się w mieście Hrubieszowie 23 dnia listopada 1910 roku. O 12 w południe zjawili się osobiście diakon cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny Malachiasz Iwanowicz Ostaniuk, 34 lata, i psalmista tejże cerkwi Borys Tichonowicz Kwaśniewski, 22 lata, i oświadczyli nam, że 20 listopada o 1 po południu umarł w mieście Hrubieszowie uważany ksiądz wizytujący w mieście Hrubieszowie Piotr Onufrowicz Kozłowski, 74 lata. Akt został podpisany przez świadków i przez księdza, który go sporządził. Spoczęli tu też rodzice księdza, jak czytamy na nagrobku, Marianna Zestankiewiczów-Kozłowska, matka, zmarła w 1854. Obok niej spoczywa jej mąż, ksiądz Onufry Kozłowski, kanonik chełmski, proboszcz hrubieszowski, zmarł w wieku 54 lat. Na cmentarzu spoczął też Andrzej Michajłowicz Sigajew, były naczelnik hrubieszowskiego powiatu, zmarł w wieku 51 lat. Pomnik postawili mu przyjaciele, podwładni, wielbiciele, chłopi z całego powiatu. Na cmentarzu znalazł też miejsce ostatniego spoczynku ksiądz Mikołaj Konstantynowicz Serko-Sołowiewicz, który zmarł w wieku 63 lat. Obok niego spoczęła żona Katarzyna Daniłowna, która przeżyła 62 lat. Ciekawy nagrobek należy do szlachcica Mateusza Iwanowicza Załęckiego, który przeżył 53 lat. Spoczął tu też inny wysoko urodzony Aleksander Dmitriewicz Bessonow, który przeżył niespełna 50 lat. Na cmentarzu spoczęły też dzieci diakona Anatoli i Maria Garmata. Nie wiadomo, ile żyły i kiedy zmarły. Obok nich miejsce ostatniego spoczynku znalazł radca stanu Stefan Jakowlewicz Kropotow, który zmarł w 1886 roku. Spoczęła tu także Helena Michajłowna Pilikowska, zmarła w wieku zaledwie 36 lat.